Traktat pokojowy zawarty w 1634 roku w Polanowie kończył działania wojenne między Rzeczpospolitą a państwem moskiewskim. Ze wschodniego teatru działań licznie wracali kozacy, którzy nie otrzymawszy żołdu, plądrowali i grabili posiadłości leżące na drodze ich przemarszu. By przywrócić pokój na Kresach, wysłano tam kilka chorągwi. A marcowy Sejm w 1635 roku ustanawiał rejestr kozacki na 7000 osób oraz zakazał budowania czajek i wypraw na ziemie tureckie. Jednak najważniejszą decyzją było przeznaczenie 100 tysięcy złotych polskich na zbudowanie twierdzy nad brzegiem Dniepru. Dzięki zaangażowaniu Koniec Polskiego na prawobrzeżu rzeki rozpoczęto budowę, a w lipcu stał już fort o nazwie Kudak. Obsadzono go 200-osobową załogą cudzoziemskiego autoramentu pod dowództwem Francuza Jana de Marion. Kudak miał powstrzymywać osiadłych kozaków przed wycieczkami na Nisz, czy dalej na ziemie tureckie, oraz jednocześnie trzymać w posłuchu samą Sicz. W sierpniu 1635 roku z wyprawy na posiadłości tureckie, na czele kozaków nierejestrowych, wrócił niejaki Sulima. Nowo postawiona twierdza przeszkadzała mu w drodze powrotnej. Dodatkowo francuski dowódca garnizonu zakazał kozakom polowań i połowów na rzece. Ci, którzy złamali zakaz, trafiali do lochu. Żołdacy z Kudaku napadli nawet na pobliski monaster. Kozacy ostrzegali Mariona, że takie działania mogą się źle skończyć. Prawdopodobnie nocą z 11 na 12 sierpnia mołojcy przystawili drabiny i w ciszy wdarli się na wał. Śpiąca załoga została zaskoczona. Kronika lwowska podaje, że obrońców torturowano, po czym zabijano. Samemu dowódcy garnizonu odcięto rękę, wsypano mu do spodni proch, który podpalony wyrzucił Francuza do Dniepru. Inna wersja wydarzeń mówi, że nierejestrowi zostali wpuszczeni do twierdzy, gdyż powiedzieli, że uciekają przed zbliżającymi się Tatarami. Gdy dostali się do środka, doszło do zdrady rejestrowych znajdujących się w garnizonie w Kudaku i wtedy wymordowano pozostałych. Rzeczpospolita nie mogła tolerować takiego zachowania. Na Naddnieprze wyruszył Koniec Polski, a komisarz Łukasz Żółkiewski poradził kozakom rejestrowym, aby wydali buntowników, gdyż wtedy uniknął gniewu monarchy. Apel przyniósł oczekiwany skutek, gdyż rejestrowi oblegli Kudak i po ciężkich szturmach, w których stracili około 1000 ludzi, wdarli się na wały i pojmali Sulimę wraz z jego towarzyszami. Z Kudaku pozostały zgliszcza, a buntowników wysłano na Sejm do Warszawy. Sulima wraz z towarzyszami zostali ścięci. Życie zachował jedynie Pawluk, gdyż wstawił się za nim kanclerz wielki koronny, Tomasz Zamojski. Wkrótce kozacy rejestrowi zwołali radę, gdyż nie byli opłacani i do tej pory nie otrzymali żołdu. Senator Adam Kisiel dwoił się i troił, aby uspokoić kozaków, jednak bez należnej zapłaty było to niemożliwe. W marcu 1637 roku mołojcy udali się na Sejm, by przedstawić swoje racje. Wkrótce po tym do obozu między Rosią a Kacharlikiem przybył Kisiel wraz z częścią zaległego żołdu. Jednakże kryzys w kręgach starszyzny kozackiej, niezadowolenie wypiszczyków i nierejestrowych oraz ciągłe zwiększanie powinności pańszczyźnianych sprawiły, że na ziemiach ukraińskich powstało zamieszanie. Postanowił je wykorzystać Pawluk, który wcześniej uniknął ścięcia. Napadł na Korsuń, z którego zabrał działa, a następnie ruszył na Zaporoże. Początkowo starszyzna i rejestrowi nie popierali jego działań. Pawluk żonny władzy ogłosił się hetmanem i wkrótce wydał uniwersał nakazujący do przyłączenia się do jego ruchu, a z Zaporoża wysłał 3000 oddział dowodzony przez Pawła Skidana. Bunt zataczał coraz większe kręgi. Wielki hetman koronny Stanisław Koniec Polski, dysponujący niewielkim oddziałem oraz mający baczenie na granicę południową, nie mógł skierować się w stronę buntowników. Słał więc listy do Pawluka, zachęcające do rokowań, jednak ten chciał otrzymać buławę hetmańską i nadania kozakom praw równym szlachcie. Koniec Polski nie mógł zgodzić się na takie warunki. Sam będąc chorym, przekazał dowództwo swemu protegowanemu, hetmanowi polnemu Mikołajowi Potockiemu. Prowadził on około 4500 oddział i już w listopadzie znalazł się pod Białą Cerkwią. Widok wojsk koronnych ostudził zapał części chłopstwa oraz niektórych rejestrowych, którzy w liczbie 200 ludzi przeszli na stronę hetmana. Jednak Potocki nie mógł podjąć szybkiego działania przeciw buntownikom, gdyż jego wojsko nie było opłacone i zapowiedziało, że kończy służbę z dniem 1 grudnia. Dzięki długim negocjacjom i zapewnieniu o zapłacie przez Koniec Polskiego, towarzysze zgodzili się służyć jeszcze dodatkowe 3 tygodnie. 10 grudnia ruszono w stronę Bohusławia, a dwa dni później dotarto do spalonego Korsunia. Bezczynny Pawluk, który bezskutecznie szukał poparcia w Hanacie Krymskim,
ruszył wreszcie z Zaporoża w stronę Skidana, który operował w rejonie Moszen. Potocki przejął inicjatywę i jako straż przednią wysłał oddział z Samuelem Łaszczem na czele, który pobił kilka zgrupowań kozackich. Hetman Polny Koronny stał przed ciężkim zadaniem, gdyż dysponując niewielką liczbą żołnierzy, mógłby zmierzyć się z 30-tysięczną armią nieprzyjaciela, jeśli doszłoby do złączenia wszystkich oddziałów kozackich. Potocki postanowił temu zapobiec i dążył do stoczenia bitwy na własnych warunkach. Założono obóz nieopodal wsi Kumejki. Wkrótce Samuel Łaszcz został wysłany do Moszen, aby wyciągnął siły Skidana. Jednak wkrótce z główną armią dołączył do niego Pawluk. Łącznie ich siły liczyły około 20 tysięcy ludzi i 8 dział. Niemniej duża część armii była oddziałami chłopskimi wyposażonymi w kosy i siekiery. Potocki dysponował jedynie 4-tysięczną armią z 6 działami, ale była ona świetnie wyszkolona oraz hetman doskonale znał teren przyszłej bitwy. Ustawił swoją jazdę przy bagnach, a piechotę i artylerię przy trakcie, jedynej możliwej drodze, którą mogli przybyć buntownicy. W obozie pozostały odwody. Oddział Łaszcza zadziałał jak przynęta, za którą ruszył tabor Pawluka. 16 grudnia po godzinie 12 rozgorzała bitwa pod Kumejkami. Podpalenie wsi w połączeniu z silnym wiatrem utrudniało widoczność kozakom. Polacy oddali salwy z muszkietów i dział. Buntownicy próbowali odpowiedzieć, ale gęsty dym nie pozwalał im na skuteczne działanie. Silny ostrzał ze strony wojsk koronnych doprowadził do wybuchu części amunicji, która znajdowała się w taborze. Spotęgowało to chaos w obozie przeciwnika. Pawluk, by temu zaradzić, postanowił skrócić wydłużony tabor, który wciąż znajdował się w szyku marszowym. Hetman Potocki postanowił wykorzystać zamieszanie i posłał swoją kawalerię do ataku. Najpierw ruszyła jazda kozacka, za nią husaria. Do ataku dołączyła później piechota. Kozacy dzielnie się bronili, silny ostrzał załamał pierwszą szarżę, a następnie drugą. Wojsko Potockiego nie zraziło się tym i za trzecim razem udało się dokonać rzeczy, która w historii udała się tylko nielicznym. Rozerwano tabor kozacki, a walka przeniosła się do jego wnętrza. Rozgorzały walki na broń białą. Sam Pawluk silnym zgrupowaniem bronił się na jego czole. Potocki posłał tam pozostałą dragonię i jazdę Łaszcza. Silny szturm doprowadził do rozerwania taboru w drugim miejscu. Dym z płonącej wioski, taborów i samopałów całkowicie przykrył pole bitwy, przez to hetman nie wiedział, że wróg jest już na straconej pozycji. Dlatego też nie wysłał do boju odwodów, które mogłyby obejść przeciwnika. Dzięki temu wielu kozaków uciekło, ale do pościgu ruszyła jazda. W samym taborze pozostała część Mołojców pod dowództwem Dymitra Huni. By wyjść z pogromu cało, utworzyli mały, czworoboczny tabor z 2 działami i skutecznie odpierali ataki. Kolejny szturm nie był już możliwy, a Hunia nocą wycofał się do Moszen. Bitwa była wygrana. Polacy przejęli 6 dział, amunicję i chorągwie. Według szacunków, siły koronne straciły 150 ludzi oraz 350 zostało rannych. Na pobojowisku zostało około 6 tysięcy zabitych Mołojców. Potocki ruszył ku Moszną, następnie Czerkasom, a 20 grudnia zjawił się pod Borowicą, gdzie z 2000 kozaków zamknął się Pawluk. Rozpoczęto oblężenie i ostrzał artyleryjski, który odebrał wolę walki Mołojcom. Pawluk i inni przywódcy buntu wkrótce zostali wydani, a senator Adam Kisiel zapewnił, że zachowają życie. 24 grudnia podpisano akt kapitulacji, bez warunków wstępnych, gdyż nikt nie miał zamiaru negocjować z kozakami. Z ich strony akt podpisał nowy pisarz wojska zaporoskiego, Bohdan Chmielnicki. Potocki jeszcze przez kilka dni oczyszczał ziemię ukrainne z rebeliantów, a jego pochód znaczyły szubienice i pale z ciałami buntowników. W marcu 1638 roku Sejm postanowił zająć się sprawą kozacką. Pawluk został ścięty i poćwiartowany. Wydano ordynacje, według których rejestr zmniejszano do 6 tysięcy, a mieszkańcom miast zakazano kontaktów z kozakami, których wolności miały być na nowo określone przez komisarzy. Nierejestrowych zrównano do pozycji chłopów. Postanowiono wzmocnić Kudak. Tam, gdzie stacjonowały wojska koronne, nastał względny spokój. Jednak na samym Zaporożu ponownie zawrzało. W kwietniu Skidan wznowił działania wojenne i zajął Krzemieńczuk. Wkrótce kozacy swoim atamanem obrali Jakuba Ostrzanina, zwanego również Ostranicą. Zajął on zamek Hołtew, gdzie skutecznie bronił się przed szturmem wojsk Stanisława Rewery Potockiego. Ostrzanin opanował Lewobrzeże, które stanęło w ogniu. Dodatkowo otrzymał wsparcie od kozaków dońskich. Pewny swego w maju ruszył na Potockiego, jednak został pobity pod Łubniami i musiał salwować się ucieczką.
Pozostali kozacy, którzy błagali o litość, zostali wycięci. Grasowało coraz to więcej oddziałów buntowniczych. Jeden z nich nawet bezskutecznie zaatakował Kijów. Wkrótce silny oddział Jeremiego Wiśniowieckiego złączył się z siłami Mikołaja Potockiego. W czerwcu pod Żowninem brawurowy atak kawalerii rozerwał część umocnień taboru kozackiego. Wystraszony Ostranica wraz z towarzyszami uciekł w stronę granicy moskiewskiej, a dowództwo po nim przejął Dymitr Hunia. Doświadczony kozak okopał tabor. Siły Rzeczpospolitej liczyły około 8 tysięcy żołnierzy. Mułojców było dwa razy więcej. Rozpoczęto bombardowanie obozu, które doprowadziło do pertraktacji. Hunia nie zamierzał jednak się poddać i przeniósł tabor kilkanaście kilometrów dalej, na otoczone bagnami uroczysko Starzec. Potocki również i tutaj zaczął prowadzić oblężenie oraz słał uniwersały, które skłócały starszyznę z Czernią. Wznowiono pertraktacje, te jednak znów się przeciągały. W obozie kozaków zaczął panować głód, a dni mijały na ostrzale taboru buntowników. Ci z kolei rewanżowali się wypadami na oddziały koronne. 4 sierpnia Potocki ruszył do generalnego szturmu. Został on odparty, ale w międzyczasie siły Rzeczpospolitej przechwyciły transport żywności dla oblężonych. Zmęczeni kozacy zgodzili się na układ, którego postanowienia były wyjątkowo łagodne. Pozwolono Huni wraz z towarzyszami odejść do państwa moskiewskiego, a pozostali zdali się na łaskę króla i hetmana. 7 sierpnia kampania dobiegła końca. W grudniu na uroczysku masłowy staw wybrano nowego komisarza i pułkowników kozackich. Podporządkowano się do zawartych wcześniej ordynacji. Kozaczyzna złożyła przysięgi wierności królowi i Rzeczpospolitej. Na ziemiach ukraińskich nastał złoty pokój. Tatarzy pogrążyli się w wojnie domowej, a bunty ucichły, gdyż porządku strzegł garnizon w odbudowanej twierdzy Kudak. Szlachta na nowo kolonizowała Ukrainę oraz zakładała kolejne folwarki, pomnażając swe bogactwa. Taki stan rzeczy miał utrzymać się przez następne 10 lat, do 1648 roku.